No. Bo widzisz, babcia emerytura dopiero jutro przychodzi. Mogłabyś mi pożyczyć dwie dychy? Nie mam. Ale wiesz co? Jakbyś poszła do pracy, to myślę, żebyś mogła zarobić. No zaraz schowaj, to wiocha jest, proszę schowaj. No ale jak wiocha? Wiocha. A buty takie? O Jezus, no jak na tym chodzić? Chodź no. Jestem rączką. I tu jest, jest dobrze? Tak. Pseczka? Co? Tak? Uwielbiam. No tak, oczywiście. Mam w ogóle mnóstwo pomysłów. Jeśli chodzi o tą letnią kolekcję, głównie się skupiałam na sukienkach. Dlaczego akurat pani? No dobrze, to dlaczego akurat nasza firma? Ja staram się pani pomóc. Mam dla pani 5 minut, zostały 3. Ale pani mi tego nie ułatwia. Cześć. Jak ci poszło? Okej. Dostałaś tę pracę. Nie martw się. Jeszcze się na tobie poznają. Nie wolno rezygnować. Idę do sklepu. Chcesz coś, babciu? Nie wolno rezygnować. Widzę, że sobie nie radzisz. Do 14.
kupiłaś mi coś słodkiego? Co to jest? Słuchaj, znalazłam. Grzebiesz w moich rzeczach. Nie grzebię, znalazłam to. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. Dlaczego ty mi nie mówisz o takich rzeczach, co? Powiedz mi. Daj mi zapałki. Słuchaj, dlaczego ty mi nie mówisz, że ty chcesz zmienić pracę? Od kiedy to ty się interesujesz moim życiem, co? Od zawsze. Cholera. Ja nie wiem, czy ty chcesz zostać jakąś praczką czy szwaczką, no co ty? Czy ty nie rozumiesz, że najważniejsza w życiu jest umowa o pracę? Oczywiście. Oczywiście. Tak. To pokaż mi swoją. Fajki się kończą. To pokaż mi swoją. Ciężko ci było, tak? Ciężko ci było pójść do apteki po leki dla babki? Mama nie ma masła. Jak ty wyglądasz? Weź, zdaj mi te buty. Co ty tu robisz? Babcia umarła. Agata. Po prostu jest tyle, że można zwariować. Weź jakąkolwiek. Jakąkolwiek? No tobie to w ogóle na niczym nie zależy. Nie można wziąć jakiejkolwiek. Ja nie wiem, no przecież ja sama nie mogę się zdecydować, no. Na ciebie to nigdy nie można liczyć, no. No ja nie wiem, Agata. Może za bardzo się świeci. A spójrz na te. Spójrz na te, zobacz. Czy ten kolor, taki granat. Ja z tobą nie mogę. Ja muszę teraz sama decydować. No niby z jakiej racji. Ta jest ładna, ale ten kolor taki. Pewno majątek to kosztuje. No kurczę, no nie mam kontaktu z tobą żadnego. No, po prostu. Przecież ja sama nie mogę decydować. Ta jest ładna, ale chyba za bardzo wzorzysta jest, co? Chociaż może, nie wiem, z taką koronką to by się babci podobało. No, kurczę, no.
Halo? Dzień dobry. Moje nazwisko Staniszewska. Agata Staniszewska. Ja chciałabym się umówić na rozmowę. Tak, tak, faktycznie byłam już, ale czy byłaby możliwość jeszcze raz, żebym przyszła? Tylko jutro. Nie, oczywiście, tak, pasuje mi. Staniszewska. Wyszłam poza kolejką. To prawda, ale nie mam zbyt wiele czasu. Czy ja pani skądś się nie znam? Nie, nie wydaje mi się. Chciałam panu przedstawić moją kolekcję najnowszą. Inspirowaną emocjami. To jest projekt. Może się pan zapoznać. Dobrze, a dlaczego akurat pani? Właśnie dlatego. A dlaczego my? Bo jesteście najlepsi. To tyle. Zostawiam pana z tym. Ta sukienka, bardzo ciekawa. To jest pani projekt? Tak. Ma pani wykrój? Jak mogła się i tak nie uszanować. Dostałam tę prasę.